Cześć, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was niezmiernie serdecznie. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Miałem już wcześniej do czynienia z urządzeniami z serii Fly marki Blackstar, ale ten zawodnik pokonał go na samym starcie. Jest oczywiście dwa razy droższy, ale ma 10 razy więcej możliwości. I teraz o tym, co ten wzmacniacz nam może zaprezentować i co może nam dać. Dodam tylko, że jest to wzmacniacz, który naprawdę jest dla ludzi wolnych, którzy nie chcą być ograniczeni kablem sieciowym i mogą zagrać po prostu wszędzie, w każdych warunkach. Co więcej, mogą przez niego jeszcze zaśpiewać i mogą zagrać na gitarze akustycznej, elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. I teraz krótko o nim. Wzmacniacz posiada dwa głośniki 3-calowe, może działać w formie stereo albo mono. To jest fajne rozwiązanie, jest z tyłu switch do tego. Zacznę może od końca, czyli posiada wyjście po XLR-ze liniowe, to jest bardzo ważna rzecz. Posiada możliwość zaaplikowania mu 8 baterii paluszków AA i dzięki temu będzie nam dość głośno sobie odzywał się sam z siebie, ponieważ ma moc aż 12 W i to jest naprawdę sporo na wzmacniacz bateryjny o takiej kubaturze, gdzie jest świetnie rozwiązany balans tonów niskich. Posiada dwa niezależne kanały. Te kanały mają również swoje bardzo fajne cechy. Przede wszystkim posiada wyjście line, właściwie wejście liniowe i mikrofonowe. Możemy je zastosować w jednym miejscu. Ono jest na Canon, więc spokojnie możemy tam podpiąć mikrofon i mamy wtedy do dyspozycji ekwalizację w formie volume, bass, treble i reverb, ale możemy również podpiąć tam drugą gitarę na przykład w tym momencie na tym kanale, na jakiegoś akustyka czy nawet elektryka na czystym i również jest taka możliwość. Drugi kanał za to jest bardziej rozbudowany, bo posiada oprócz podstawowej ekwalizacji, czyli bass, treble, głośności i reverbu, posiada również gain i ten gain daje nam możliwość nasycenia przesterem naszego kanału, ale tak to nie do końca działa. Działa to trzy razy lepiej, dlatego że mamy możliwość tutaj wyboru między gitarą akustyczną a elektryczną. On inaczej działa na akustyku, inaczej działa na elektryku. W formie elektrycznej mamy jeszcze do wyboru w tym momencie kanał overdrive, czyli między czystym, na którym możemy podpiąć albo akustyczną, albo elektryczną, która brzmi wtedy fajnie, pełnie ciepłym soundem. Mamy jeszcze właśnie możliwość podpięcia tej opcji overdrive, wciśnięcia mu drugiego tak jakby kanału. I w tym momencie gain może być od takiego lekkiego chropowatego, tak jak zagrałem na samym starcie, takim lekkim drive'em, po bardzo, bardzo nasycony. Do tego urządzenie posiada standardowo wejście zwykłe, na zwykły kabel, mały jack do podpięcia jakiegoś zewnętrznego urządzenia, żebyśmy mogli sobie odpalać backing tracki albo po prostu posłuchać stereo muzyki. To jest też bardzo fajna rzecz. Możemy śmiało na tym słuchać muzyki i posiada wyjście z emulowanym sygnałem, tak jakby głośnika, wyjście słuchawkowe. Oczywiście możemy też sobie z niego wyjść i liniowo sobie coś tam ponagrywać w domu. Co więcej, urządzenie posiada Bluetooth. W tym momencie jesteśmy nieograniczeni, możemy zabrać takie urządzenie, nawet jeżeli nie chce nam się pograć na gitarze, pośpiewać ani nic z tych rzeczy, możemy zabrać je ze sobą w podróż i odpalać na nim swoją ulubioną muzykę z telefonu czy z jakiegoś innego źródła, które posiada możliwość sparowania się przez Bluetooth. Obudowa jest plastikowa, ale niech Was to nie zwiedzie, bo ja mam tego mojego małego Flya już tyle czasu, nieraz mi nawet spadł i nic się z tym nie działo, więc jest ok. Jest możliwość oczywiście podpięcia zewnętrznego zasilania. Blackstar sprzedaje osobno niestety do tego urządzenia kilka różnych fajnych tematów, jak jakiś bak, torba, posiada również nawet statyw swój poddane urządzenie, bo można tutaj postawić go na statywie. Co więcej, ma świetną opcję, ponieważ ma taką nóżkę pod spodem wyciąganą, może ją pokażę tutaj Wam. Widzicie, możemy, on wyciągany, widzicie, tu jest miejsce na statyw, a tu możemy tym pałąkiem, no tylko trzeba trochę więcej siły, bo to jest nowe. Mam siły, ale paznokcie mam słabe jakieś, bo ich po prostu nie mam. Można sobie go postawić, żeby był pod kątem. Tutaj pokażę Wam, wyciągnę tutaj może ten kabel i pokażę Wam tą ekwalizację z bliska, jak to wygląda, zobaczcie.
Jak widzicie, tutaj dodatkowo jest wyjście, to właśnie output po XLR-ze, wejście na zasilacz. Czego chcieć więcej od takiego małego urządzenia? Nie ma ono, nie posiada ono delaya, jak na przykład seria LT Echo, ale ten reverb jest wystarczająco fajny, a jak będziemy chcieli jakiś delay, to sobie możemy tutaj oczywiście coś wpiąć z przodu, ale z takim urządzeniem możemy zrobić wszystko, co najfajniejsze, zabrać go gdziekolwiek i na pewno pograć w niesamowitych warunkach, wziąć, podpiąć gitarę akustyczną, na przykład pośpiewać, jeżeli ktoś jest śpiewającym gitarzystą bądź gitarzystką, śmiało może z tym pracować. Także brzmi naprawdę profesjonalnie, posłuchajcie sobie próbek. Blackstar Superfly i faktycznie jest on super. Wzmacniacz z dwoma głośnikami, grający w stereo, z dwoma kanałami i dla wokalisty, i dla gitarzysty, i dla gitarzysty akustycznego. Pełna korekcja ekwalizacji, no pełna, no nie ma środka, ale tutaj zbalansowane jest to tak, że ten bas i wysokie naprawdę grają świetnie i można sobie tym wysterować ten środek, który chcemy bądź nie chcemy. Na pewno firma Blackstar ma już doświadczenie, już nie tylko chodzi o wzmacniacze, ale o Fly, to był strzał w dziesiątkę. Dodam tylko, że tu jest temat polskiego konstruktora, który konstruował tego Flya. Wiem, że znam to nie tylko z opowieści, ale ten pan dalej działa na rynku, tyle że u nas w kraju. Także warto wspierać to, co polskie. No już niestety teraz nie polskie, ale myśl technologiczną mamy świetną, bo Fly brzmi rewelacyjnie i na tej bazie został rozbudowany ten duży. Dlatego zapraszam Was do zakupu. Wchodźcie pod link, który jest pod spodem. A ja żegnam się dzisiaj z Wami. Subskrybujcie nasz kanał, polecajcie nas innym i zaglądajcie, co tam mamy na stronie. Cześć!